Alergia nie jest chorobą, to musimy sobie uświadomić. Pochodzi ona z greckiego słowa allos, znaczy inny, allergo znaczy reakcja, czyli to jest inna, odmienna reakcja określonej grupy ludzi predysponowanych do wystąpienia objawów alergii, czyli pewnych symptomów różnych chorób alergicznych, które występują w prawidłowym stężeniu alergenów dla normalnej populacji. Czyli u niektórych osób ten wysoki poziom pyłków może wywoływać objawy alergii, u innych nie, które nie są predysponowane. No i czasami się, Piotrze, czujemy, jakbyśmy byli dosłownie chorzy.